Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. W ostatnim filmie, no może nie ostatnim, ale nie tak dawno temu, pokazałem Wam, jak nie zasypić sobie systemu, instalując niechciane dodatki. Macie tutaj miniaturkę i odnośnik do tego filmu. Powiedziałem A, czas powiedzieć B i korzystając z okazji, że mam tutaj pacjenta u siebie, pokażę Wam, jak takie czyszczenie wykonać, jak się tego syfu pozbyć. I na początek kilka słów informacji i wstępu. Przede wszystkim to nie jest poradnik, który jest przygotowany specjalnie, żeby coś napisać, żeby coś nagrać. To jest realny komputer klienta, który dzisiaj do mnie trafił z bardzo typowymi objawami. Najczęściej to wygląda tak, dzwoni telefon, serwis słucham, panie przyjdź pan, bo mi komputer muli. No czyli wiadomo od razu mniej więcej z czym mamy do czynienia, oczywiście warto się dopytać, czy wyskakują panie reklamy i tak dalej panu. Oj, jeżeli odpowiedzi w większości są twierdzące, no to znaczy, że mam do czynienia z zasypionym komputerem. To jest jeden z takich pacjentów, laptop Toshiby, ten trafił do mnie do wyczyszczenia. Więc to nie będzie żaden przygotowany wcześniej, spreparowany problem, ale realna usterka, tak to nazwijmy. Oczywiście sposób leczenia takiego pacjenta zależy od tego, co mu tak naprawdę dolega. No, doświadczenie oczywiście tutaj, które jest w tym momencie niezastąpione, podpowiada mi, iż nie wierzy się klientowi na słowo, bo często życie to weryfikuje w zupełnie inny sposób. Trzeba więc samemu przekonać się, co jest z komputerem. Podłączam go do zasilania i włączamy sobie maszynę. Ja tutaj mam informację, że on w ogóle nie działa bez zasilania, tak jest faktycznie. Zobaczymy, ile trwa włączenie systemu. Ja tutaj nie będę robił jakichś pomiarów, testów, bo nie o to chodzi. Sami zresztą zobaczycie efekt końcowy. No zobaczymy, z czym tu mamy do czynienia. Widzę, że 7K się ładnie ładuje. I od razu też wyjaśnienie. Moi drodzy, to jest poradnik podstawowy. Użyję zaledwie 4 programów do tego, aby pozbyć się tego syfu. 4 używanych po prostu przeze mnie. Nie mówię, że nie ma alternatyw, bo takowe są jak najbardziej. To są po prostu programy, z których ja korzystam tutaj w swoim serwisie. Co więcej, ten poradnik będzie dotyczył podstawowego czyszczenia, które w zdecydowanych przypadkach jest skuteczne. Nie polecam i nie pokażę Wam przede wszystkim czyszczenia bardziej zaawansowanego programami, które umożliwiam na przykład kontrolę i oczywiście później naprawienie systemu takimi programami jak chociażby Hijack czy Combo Fix. Ponieważ to już są programy dla osób, które wiedzą co robić, a niestety też wiem, że często, zwłaszcza szukając pomocy na forach, ta pomoc udzielana jest nieprofesjonalnie, może nawet nie tyle sama pomoc nieprofesjonalnie, co pytający nie do końca wie co robi i wie o co pyta. W efekcie tego typu programy mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Dlatego jeżeli wiecie co robicie, jak najbardziej tak i jeżeli sytuacja tego wymaga. Natomiast jeżeli sytuacja nie wymaga aż tak drastycznych kroków jak chociażby Combo Fix, lepiej zastosować podstawową metodę. No, taką system widzę dosyć długo się włącza. Dodatkowo jeszcze ciekawa informacja. Windows 7, ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna. Aż dziwne, bo komputer posiada Windows 7. Tutaj nawet naklejka na dole powinna być. Jest też naklejka. Mogę Wam pokazać, bo klucz jest tak zatarty, że kompletnie nic nie widać. Natomiast pytanie za 100 punktów. Dlaczego jeżeli był robiony format, to nie został system przywrócony z partycji recovery? Pytanie, czy ta partycja nadal tutaj jest? No a jeżeli tak, to dlaczego z niej nie skorzystano lub po prostu nie odczytano klucza i nie wprowadzono oryginalnego? Okej, tym się na razie nie będę zajmował, bo nie to jest moim obiektem zainteresowań. Ja mam tutaj później wgrać antywirusa, swoją drogą też ciekawe, bez AVG 2015. No zobaczymy, w jakim on jest stanie. To jest jedna rzecz. Plus pakiet biurowy, mimo że tutaj, to jest tylko do odczytu, dobra, już widzę o co chodzi. Taki, żeby można było edytować pliki, no i zobaczymy z czym to się je. Okej, teraz tak, już słyszę, że Escape jest uruchamiany na starcie, w zdecydowanej większości przypadków to jest niepotrzebne. Ja tutaj podłączę komputer do sieci, podłączę to przewodowo przez transmitter. Rzadko kiedy łączę komputery bezprzewodowo, jeżeli widzę, że wszystko jest ok z kartą sieciową, ewentualnie później testowo. Natomiast ma to jeszcze jeden konkretny cel w sobie, ale o tym troszeczkę później. Dobra, tapety nie ma i nie będzie właśnie z uwagi na wykrycie nieoryginalnej kopii systemu Windows. Mamy włączonego Escape'a. Escape'a od razu sobie zamkniemy, bo on jest nam niepotrzebny. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą robię na dzień dobry, to jest obserwuję ikonę pracy dysku. Ta ikona jest tutaj na dole. W tym momencie ona już się uspokoiła, czyli powiem Wam, że tragedii nie ma. Większość przypadków jest dużo cięższa.
ponieważ jeżeli ta dioda, zwłaszcza po uruchomieniu komputera, świeci się cały czas lub długo miga, no to znaczy, że dysk jest bardzo mocno obciążany, trzeba sprawdzić, jakie procesy go obciążają. Ok, to co ja robię sobie teraz, to jest uruchamiam menadżera zadań, nawet całkiem sprawnie to poszło, i sprawdzam, jakie procesy oraz ile jest ich aktywnych. To jeszcze nie jest oczywiście żadne czyszczenie, tylko i wyłącznie dla mnie informacje, a 60 parę procesów nie jest źle, ale już widzę, że są na przykład problemy, czy różnego rodzaju toolbary, updater, exe, tego nie chcemy, żadnych toolbarów, absolutnie żadnych toolbarów. Jeszcze zobaczymy, co to będzie oraz jakie usługi są aktywne, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ część usług można już na starcie powyłączać. Natomiast optymalizacja usług jest procesem dosyć długotrwałym, to mnie nie interesuje, biorę więc sobie kolejną rzecz, wchodzę w informacje o programach z autostartu, wpisujemy sobie uruchom msconfig, ok, i przechodzimy do zakładki. Teraz tak, usługi. Tutaj można wyłączać poszczególne usługi, Ask Update Service, Aska w ogóle nie chcemy, to by można było bez problemu wyrzucić. Natomiast mówię, tutaj optymalizacja usług nie będzie konieczna. Bardziej mnie interesuje to, co jest w zakładce uruchamianie. No tutaj widzę kilka ciekawych procesów, które mają nieoznaczone dojście producenta i nie znajdują się w katalogu C-Windows. Nie radzę wyłączać żadnych programów, które są z katalogu C-Windows. Jeżeli jest to katalog C-Program Files, warto sprawdzić, do czego to są programy i za co odpowiadają. Zobaczcie, tutaj mamy Ask, Partner. Tego oczywiście nie będziemy chcieli. To można na dzień dobry już wyłączyć. Tak samo pozostałe programy z dołu, te, które nie mają konkretnych dojść albo ich ścieżka wjedzie do folderu użytkownika, w większości mogą być powyłączane, ale warto tutaj się zastanowić, czy my czasami czegoś nie instalowaliśmy, i przykładem dobrym na to jest Scape. Jeżeli zainstalowaliśmy Scape'a, zrobiliśmy to w sposób domyślny, on też się domyślnie będzie uruchamiał wraz z Windows. No w większości przypadków nie jest to użytkownikom potrzebne, bo mogą sobie Scape'a, jeżeli z niego będą korzystali, włączyć z pulpitu, a tym samym przyspieszymy uruchamianie systemu. Z tych programów, które tu są, jedynym, który zostawię, to jest na razie AVG. Na razie, ponieważ zobaczymy, co z tym AVG jest, że klient chciał mieć zainstalowany nowy program antywirusowy. I teraz tak, zakończ bez ponownego uruchamiania, bo na razie jeszcze będziemy sprawdzali sobie, co jest nie tak w systemie. Zobaczymy tego AVG, bo on mnie ciekawi, co tu z nim jest. Komputer jest chroniony, zdaje się, że jest wszystko ok. A zobaczymy, aż się całkowicie to załaduje, bo jeszcze się nie załadowało ewidentnie. A no już wiemy wszystko, zobaczcie. Wersja próbna za 13 dni. Prawdopodobnie został tutaj zainstalowany AVG w wersji free i ktoś nieuważnie kliknął na któryś z komunikatów, który wyskakuje z AVG, typu zwiększ swoją ochronę i takie tam, wiecie, bzdury, że nie jesteście dodatkowo odpowiednio chronieni, i niestety takie działanie powoduje, że AVG free jest upgrade'owany do wersji AVG albo antywirus, albo Internet Security, w tym przypadku to jest antywirus, i po prostu mamy dostęp tylko do wersji 30-dniowej, a po 30 dniach ten program będzie wołał od nas kasę, no tutaj zostało nam 13 dni okresu próbnego. No już wiem wszystko, dlaczego klient chciał nowe oprogramowanie. Teraz tak, przeglądarki, widzę, jest Google Chrome, jest Firefox, jest Opera, jest Internet Explorer, czyli cała złota czwórka przeglądarek, wszystko co może niedługo być, jeszcze tylko Mac Store zabrakło innych. Nie został poprawnie zamknięty, nie będziemy sobie na razie nic przywracali, bo mnie to nie interesuje. Zrobimy sobie go na pełny ekran, bo teraz nawet nie widzę krzyżyka. Ok. No i teraz tak, spróbujemy sobie coś domyślnie wyszukać. Niech to będzie test i sprawdzimy, co my tu mamy. Domyślna wyszukiwarka Bing, czyli nie jest źle. Zobaczmy w ustawienia i w rozszerzenia, czy mamy coś tutaj niechcianego, co byśmy nie chcieli. No zobaczcie, troszeczkę różnego rodzaju rozszerzeń niepotrzebnych zupełnie jest. MSN strona, być może po prostu klient sobie z niej korzystał, no ale cała reszta wątpię, szczerze wątpię, czy są potrzebne. Te rozszerzenia od razu można sobie powywalać. Bez skrupułów. O, tylko niepotrzebnie nam tutaj będą negatywnie wpływały na działanie przeglądarki. To jest nam kompletnie niepotrzebne. Dokument Google oraz MSN-a zostawimy sobie. No, tutaj mamy do Aska to out. Out. Ok. I to też Games Free. Wątpię, żeby klient chciał, żeby to było zainstalowane. Najlepiej takie naprawy akurat wykonuje się u klienta, bo wtedy zawsze warto zapytać, czy zostało to zainstalowane domyślnie, czy klient po prostu wiedział, co robi, czy nie. No najczęściej nie. Także
Okej, to sobie zostawimy tego MSN-a, niech sobie jest. Natomiast dodamy klientowi dwie rzeczy, mianowicie pasek ze skrótami, tak, szybkiego wybierania oraz znaczek strony domowej i z rozszerzeń zainstalujemy z kolei rozszerzenie blokujące reklamy, czyli AdBlocka. Reklam nie chcemy. No i co mi tutaj wyskoczyło? Musiałem gdzieś tam paluchem na touchpadzie gdzieś przyjechać niechcący. Ok, mamy AdBlocka, możemy go sobie zainstalować. Oczywiście rozszerzenie darmowe, poczekamy chwilę na instalację AdBlocka. Już powinniśmy mieć spokój z reklamami. Na razie nie będę tego sprawdzał, na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ jeszcze należy ten komputer dopiero poczyścić. Zobaczymy, co siedzi dalej w Firefoxie na przykład i w Operze. No, Firefox ewidentna przymuła w porównaniu do Google Chrome. O i pierwsza rzecz, wyszukiwarka VG. Nie spotkałem kogoś, kto by domyślnie i rozmyślnie zainstalował właśnie AVG jako domyślną wyszukiwarkę. To jest pierwsza rzecz. Otworzymy sobie nową kartę, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No już mamy jakieś kupony, nie kupony. No, tego nikt nie chce, tak? No nie czarujmy się, tego nikt nie chce. No i tu tak samo, zobaczcie, co nam od razu wyskakuje przy nowej karcie. Zwikli.com. Już jedziemy z reklamami, oczywiście ikona dysku tutaj nagina, że głowa boli. Widzę, że jest zainstalowany AdBlock, zaraz sprawdzimy sobie skuteczność jego działania. Wejdziemy na jeden z najbardziej zaspamionych portali, czyli WP obok Onetu. To są najbardziej natarczywe reklamowo portale. No, jeżeli chodzi o stopień ochrony tego AVG, to chyba tragedii nie ma. Natomiast nie wszystkie reklamy są blokowane. Prawdopodobnie zestaw filtrów jest jakiś stary. No jest taka przymuła, że no sami widzicie, jak strona się ładuje. Nie dziwię się więc klientowi, że oddał komputer do czyszczenia. AVG sobie na razie zostawiamy w spokoju. I teraz tak, pierwszą rzecz, jaką robię, to jest wywalenie tego AVG. On nam tutaj nie będzie w żaden sposób przydatny, a po instalacji zainstaluję też AVG, ale w wersji free. Tak, żeby klient miał do niego całkowity dostęp, a w momencie, kiedy on przyjdzie po odbiór laptopa, o, nawet można się od razu przełączyć, super, no to będzie już program gotowy do odbioru, a ja wytłumaczę mu, o co chodzi. Ok, jak widzicie, zmiana wersji z programu antywirus pełnego do wersji free została zakończona, to więc sobie zamykam i od razu tutaj mogę sobie sprawdzić, no, to na chwilę zminimalizuję, które programy są potencjalnym problemem, troszeczkę, no, nie ma ich nawet dużo, to wszystko wywalamy. To, co jest niepotrzebne, to wywalamy. Co da AVG Free? No niestety, ale darmowa ochrona jest obarczona również z reklamami. To, co jest na dole, to jest reklama, firewall to jest też reklama i klikając w którykolwiek z tych komunikatów, czy nawet czasami wyskakujących komunikatów z okienka, możemy w bardzo łatwy sposób zupgrade'ować sobie niechcący wersję, niechcący oczywiście w cudzysłowiu, do pełnej wersji płatnej i po miesiącu będzie krzyczał od nas pieniądze. Dobra, to sobie zamykamy i teraz sprawdzamy, co tutaj jest niepotrzebne. AVG Web TuneUp. To jest absolutnie niepotrzebne, o ile sam program antywirusowy jest ok, tak, dodatek Web TuneUp jest dodatkiem zbędnym, który moim zdaniem tylko niepotrzebnie obciąża system. To jest jedna rzecz. To jest kolejna rzecz do wywalenia. Teraz tutaj postaram się to wywalić, a komputer coś robi. Niestety przy optymalizacji potrzebna jest cierpliwość. Nie zbędna jest część ta cierpliwość, bo niejednokrotnie optymalizacja systemu zajmuje więcej czasu, aniżeli właśnie chociażby przywrócenie na nowo systemu z partycji recovery. Tu sobie wszystkie poprzednie ustawienia będę przywracał. To mi jest niepotrzebne absolutnie. No i oczywiście chcę to odinstalować. O, dosyć długo tutaj komputer myśli. Ja mogę zobaczyć w tym czasie, co jeszcze jest do wyrzucenia i co tutaj będę chciał wyrzucić. Ok, więc kolejnym krokiem jest przeze mnie wyrzucenie tych programów z dodaj usuń programy, których nie chcę. Ten ważniejszy etap w zasadzie rozpocznie się po tym czasie. Także ja za chwilę do Was wracam, pousuwam te programy, które tu nie są potrzebne i do Was wracam. Natomiast pamiętajcie, jeżeli będziecie komuś taką optymalizację robili, najpierw zorientujcie się, czy coś, co chcecie wyrzucić, nie zostało zainstalowane właśnie przez klienta. Czy nie zrobił tego rozmyślnie, czy to nie jest dodatek, który po prostu chce, żebyście nie poszaleli i nie wyrzucili tych programów za dużo.
Okej, okay. Wstęp tak naprawdę do czyszczenia komputera mam już załatwiony. Z DDS-u programy powyrzucane, co nie trzeba. Z autostartu powyrzucane, to nie trzeba. Bez optymalizacji usług, jeżeli chodzi o Chrome, usunęliśmy zbędne dodatki, dodaliśmy AdBlocka. To jest dopiero wstępik, moi drodzy. To jeszcze nie jest część właściwa. Część właściwa zacznę od pełnego skanowania antywirusowego. Ja uważam, że nie jesteście w stanie zrobić dobrego skanowania antywirusowego praktycznie żadnym programem, który działa w środowisku Windows. Zdecydowanie optymalniejszym rozwiązaniem jest uruchomienie go w trybie awaryjnym i wtedy robienie skanowania, z uwagi na to, że mamy dostęp do większej ilości procesów. Natomiast rozwiązaniem jeszcze lepszym jest użycie czegoś takiego. Już wam pokażę, tylko znajdę. Słuchajcie, moi drodzy, to na chwilę na bok, bo nie jest potrzebne. Coś takiego. To jest zwykła płyta z nagranym programem Kaspersky Rescue Disk. Ja mam podpisane Rescue CD, nie wiem dlaczego Rescue Disk się ten program nazywa. I teraz tak, na blogu oczywiście, tam gdzie jest ta bardziej rozbudowana wersja tego optymizatora, tak, tego poradnika dotyczącego usuwania systemu z komputera, będzie link do ściągnięcia obrazu w postaci pliku ISO. To wypalacie sobie na płycie lub robicie butującego pendrive'a. Komputer odpalamy z płyty. To jest program, który bazuje na jądrze Linuxa w postaci Live CD. Mamy dostęp do przeglądarki plików, mamy dostęp do przeglądarki sieci internet i mamy przede wszystkim pełnoprawną wersję programu antywirusowego Kaspersky. Natomiast będzie on musiał aktualizować bazę. Żeby aktualizować bazę sygnatur, musi mieć dostęp oczywiście do sieci. Ja zawsze podłączam komputery podczas tego zadania przewodowo z uwagi na to, iż w nie każdym komputerze, w nie każdym przypadku laptopa będzie ta wersja Live CD w stanie zainstalować sobie sterowniki do Wi-Fi, żebyśmy byli w stanie się podłączyć przewodowo, a kabel praktycznie wykryje zawsze. Dlatego biorę sobie teraz i wkładam płytę. Mam nadzieję, że napęd jest dobry, w razie czego zastosuję sobie napęd zewnętrzny podłączany na USB i odpalam komputer teraz właśnie z tej płyty Live CD. Dam mu chwilę odpalić, zobaczymy, czy on jak to przemieli, to będzie w ogóle tą płytę widział. Niestety, ale dosyć częstą usterką komputerów jest właśnie problem z napędem optycznym i dlatego tutaj w serwisie komputerowym niezbędnym elementem jest także zewnętrzny napęd płyt. No, działa. Głośno, bo głośno, ale działa. No nic. To sobie w takim razie wyłączamy komputer i będziemy go uruchamiali. Aby uruchomić komputer z płyty CD, musimy albo poczekać, jeżeli w BIOS domyślnie ustawione jest butowanie z płyty CD, komputer sam nam z płyty odpali. Natomiast jeżeli będzie się ładował system, to znaczy, że nie ma butowania CD. I wtedy takie butowanie należy włączyć. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, trochę gorszy, uruchamiamy komputer i wciskamy przycisk najczęściej Delete albo F2, tak żeby wejść do BIOS. No oczywiście naciśnięcie przycisku Delete czy tam F2 następuje zaraz przy powłączeniu komputera. Mam informację please wait i wchodzę do BIOS. Tutaj przechodzę kolejno do zakładki, która odpowiada za butowanie. Nic więcej mnie nie interesuje i sprawdzam, jaką mamy kolejność napędów. Tutaj ta kolejność jest prawidłowa, czyli jako pierwszy będzie butował się napęd CD, Pioneer DVD RW, jako drugi dopiero dysk twardy. Dlatego jeżeli mam płytę, która umożliwia zabutowanie systemu z płyty, czyli płyta instalacyjna Windows lub płyta, tak jak na przykład tutaj z Live CD, w tym przypadku Kaspersky Rescue Disk, to uruchomienie z płyty nastąpi automatycznie. Gdyby tego nie było, wystarczy zamienić po prostu miejscami. Jak to zrobić? Najczęściej macie zawsze taki opis w różnych miejscach. Ok, ja tutaj w zasadzie nic nie zmieniałem, wychodzę. Jest drugi sposób, troszeczkę szybszy, a mianowicie część BIOS-ów umożliwia wybór napędu, z którego może się komputer zabutować jednorazowo. W tym przypadku jest to przycisk F12. Kiedy uruchamiamy komputer zamiast Delete albo F2, w tym przypadku wciskam F12, natomiast to też czasami jest na przykład F11 i uruchamia nam się takie menu. To menu pozwala na jednorazowy wybór napędu, z którego ma zostać uruchomiony komputer. Domyślnie no jest to zaznaczone CD, ja tutaj nic nie będę zmieniał, no bo CD chce komputer uruchomić. A i teraz co będzie się działo? No będę przede wszystkim uruchamiał tą wersję Kaspersky Rescue CD, oczywiście o ile komputer poradzi sobie w miarę dobrze ze szczytaniem tego. Tak, i w tym przypadku mam już menu, ja na początku klikam dowolny przycisk i tutaj rozpoczyna się procedura butowania. Można wybrać inny język, nie ma języka polskiego, język angielski jest jak najbardziej ok, więc przechodzimy przez te kolejne etapy uruchamiania. Po wybraniu języka należy zaakceptować przyciskiem oznaczonym klawiszem, oznaczonym numerem 1 regulamin
i dalej wybrać tryb. Tryb oczywiście tekstowy dla osób bardziej zaawansowanych. Mamy możliwość tutaj sprawdzenia sobie informacji o sprzęcie, zabutowania również z dysku lub ponowne uruchomienia komputera. Mnie oczywiście interesuje ten najlepiej interfejs graficzny, bo on jest po prostu najwygodniejszy. Wam też będzie z niego najwygodniej korzystać. Kasperski Rescue Disk. Wybieram więc tryb graficzny, no i czekam, aż Kasperski Rescue Disk zostanie załadowany do końca. Być może zabrzmi to teraz trochę głupio albo obco, co powiem, natomiast warto, żebyście o tym wiedzieli. O ile w systemie Windows, jeżeli podłączymy pendrive'a, mówimy oczywiście o jego zainstalowaniu, instalujemy jakiś dysk, w przypadku wszystkich systemów opartych o jądro Linuxa, z uwagi na charakterystykę, nie będę wnikał w szczegóły, bo to jest w tym momencie nieistotne, napędy są montowane. Dlatego przy starcie Kasperski Rescue Disk należy komputerowi dać jeszcze trochę czasu na to, aby zamontował nasz dysk twardy, nasze wszystkie partycje. One widoczne są nie jako napędy, ale jako katalogi w odpowiednim folderze. Czekamy, ponieważ my będziemy chcieli je przeskanować. Jeżeli komputer ich prawidłowo nie zamontuje, co może wynikać chociażby na przykład z uszkodzenia dysku, to nie będziemy mieli co skanować. Dlatego dajemy mu tutaj nawet nieraz sporo czasu, bo akurat w tym przypadku ja go butuję z płyty, żeby napędy zostały zamontowane i taki komunikat teraz widzimy. Montowanie dysku. Czekam, aż ten proces zostanie automatycznie zakończony. Co więcej, po prawidłowym zamontowaniu napędów będziemy widzieli ich katalogi na naszym pulpicie, a także zostanie automatycznie uruchomiony sam program Kasperski Rescue Disk. To, co przede wszystkim tutaj widzicie, to jest dystrybucja oparta, czy inaczej, dysponująca interfejsem graficznym KDE, jest bardzo podobna do takiego klasycznego interfejsu Windows. Dlatego uważam, że nawet użytkownicy początkujący będą w stanie sobie tutaj poradzić, bo filozofia działania tego interfejsu graficznego, tej nakładki graficznej, jest bardzo podobna do tego, co mamy właśnie w środowisku Windows. Przy okazji trochę Was oprowadzę po interfejsie właśnie Kasperski Rescue Disk. No, przede wszystkim mamy pasek, który bardzo przypomina nam system Windows, tak? On odpowiada oczywiście za zadania, mam tutaj pasek zadań, coś a la menu start, mamy oczywiście zegar, informacje, czy jest dostęp do sieci, jak najbardziej tak, odnośnie ustawień pulpitu. A to K to jest takie nasze menu start. Tutaj mamy możliwość wejścia do terminala bezpośrednio, wykonania chociażby zrzutu ekranu w bardzo prosty sposób, a także odpalenia właśnie Kasperski Rescue Disk. Co więcej, Kasperski Rescue Disk dysponuje również narzędziem umożliwiającym nam edycję rejestru. To się przydaje, kiedy na przykład chociażby chcecie odzyskać hasła. To jest tylko przykładowe zastosowanie, bo oczywiście na tym to się nie kończy. Mamy również przeglądarkę plików Kongueror, tak ona się chyba nazywa, nie wiem, czy to prawidłowo, szczerze mówiąc, wymawiam, bo ja raczej, tak, Kongueror, ja raczej korzystam tutaj z GNOME, z środowiska graficznego, Delphi, też menadżer plików. No i oczywiście Kasperski Rescue Disk. No, widzicie, proces montowania troszeczkę trwa. Jeżeli chcecie sobie w tym czasie poprzeglądać stronę, no to odpalacie Kongwerora i możecie sobie surfować po internecie. Oczywiście, jeżeli macie połączenie z siecią, które do aktualizacji bazy sygnatur będzie niezbędne. Jak widzicie, interfejs programu jest bardzo prosty, powiedziałbym wręcz idiotycznie prosty, tym bardziej, że on sam się uruchomi, nic nie musicie klikać. Mamy zamontowane nasz dysk i widzimy oczywiście partycje. I to, o czym wspomniałem wcześniej, one widoczne są jako foldery. No taka jest filozofia tutaj systemów opartych oczywiście na jądrze Linuxa, tych wszystkich systemów Unixowych. Będziemy sobie skanowali poza sektorami butującymi oczywiście ukryte obiekty startowe systemu Windows, stąd ten znaczek, i również partycje. Zanim to zrobię, mam tutaj taki duży czerwony znaczek, tak? Coś a la diody i tak dalej. Chodzi o to, że baza wirusów, baza sygnatur jest nieaktualna. Muszę ją zaktualizować. Dlatego było mi niezbędne połączenie z siecią. Czekam, ponieważ oczywiście w zależności od tego, jaką tą bazę sygnatur macie nagraną, no to ilość ściągniętych danych czasami jest spora. Ja mam już dosyć długo ten dysk, jakoś nie mogę się zebrać, żeby wypalić nową wersję z większą ilością aktualnych sygnatur, więc muszę też dłużej czekać. Jeżeli proces aktualizacji programu baz sygnatur zakończy się powodzeniem, oczywiście dioda zmieni nam się na kolor zielony. To jest jasny sygnał, że możemy przystąpić do czego? Do skanowania. Zaznaczamy więc również dyski
CD, które tutaj widniłem jako foldery. Pamiętajcie, że mam do czynienia z Live CD opartym na jądrze Linuxa i start obiekt scan. Oczywiście na początku zostanie najpierw załadowana baza sygnatur, a dopiero potem zacznie się skanowanie, które w zależności od tego, jak pojemny mamy dysk, jak szybki mamy dysk, ile mamy danych na tym dysku, potrafi potrwać nawet ładnych kilka godzin. Ostatnio miałem taki przypadek, że słuchajcie, zostawiłem na noc komputer włączony tam razem z moim sprzętem właśnie u jednej z klientek, ponieważ skanowanie programu antywirusowym trwało, żeby Was nie skłamać, gdzieś od godziny 19 do 10 rano, z czego o 10 rano, jak byłem na miejscu ponownie, to było dopiero 99%, tak więc historie są czasami niemalże niesamowite, ale takie niestety jest życie. Dlatego radzę teraz sobie iść na jakąś kawkę, herbatkę, loda, lampkę wina itd. itp., a zostawić programowi całą resztę roboty. Czekamy na finał. Słuchajcie, jest dzień następny, jedziemy dalej z czyszczeniem tego komputera. Jak widzicie, wynik skanowania z Kaspersky Rescue Disk wygląda w ten sposób. Mamy tutaj w prawym dolnym narożniku dość dużą informację o wykrytym zagrożeniu oraz tym, co z tym zrobić. Ja przy okazji włączyłem sobie raport, pokażę Wam może, jak to włączyć. Jak tutaj wejdziecie, raz zmienił nam się kolor tej, powiedzmy, diody. Wchodzicie w raport, no i tu macie informację o tym, co zostało wykryte, ile zostało wykryte. No jak widzicie, jest naprawdę całkiem nieźle, bo jest tylko 177 adwerów i pewnie z Was teraz będzie część pisała, o matko, ile tego jest i tak dalej, jak może tak komputer zasyfić. Wierzcie mi albo nie, ale to jest komputer czysty. W większości przypadków komputery, do których jeżdżę, mają przynajmniej kilka trojanów i minimum koło tych 200 adwerów. Chociażby ostatnio czyszczony przeze mnie komputer 4 trojany, 284 adwery. To tak w ramach wyjaśnienia, także tu nie jest źle. I teraz tak, jeżeli sobie wejdziemy w zakładkę Detected Threats, tutaj mamy dodatkowe informacje odnośnie lokalizacji, chociażby plików, w których znajdują się te pliki, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone. Co teraz robimy? Tutaj warto sobie zaznaczyć Apple to All Objects, czyli że wszystkie obiekty będą miały to samo działanie i robimy sobie Delete. W tym momencie te pliki będą po prostu zneutralizowane, natomiast skanowanie samo jeszcze troszeczkę musi dolecieć sobie do 100%, jak widzicie, i w momencie, kiedy zostanie prawidłowo oczyszczony komputer, wszystkie zagrożenia zostaną usunięte, to ta lampka, powiedzmy dioda, jak tam chcecie to nazywać, zmieni się z powrotem na kolor zielony. Jeżeli zostałyby wykryte jakieś większe zagrożenia, przykładowo jakieś trojany czy inne pierdutki, no to w tym momencie ona będzie świeciła się też na czerwono, informując nas o tym, że zagrożenie zostało po prostu wykryte, ważniejsze, tak? Teraz tak, tutaj mamy kolejną informację odnośnie zagrożenia, też adware, i tutaj mamy informację, że rekomendowane jest poddanie kwarantanny. Ja powiem tak, nie rekomenduję kwarantanny, rekomenduję zawsze usuwanie. I tak do wszystkich obiektów. Jeżeli zostanie zakończone skanowanie, możecie również skorzystać z opcji, którą macie w raporcie, czyli zneutralizuj wszystko. W zasadzie działanie jest takie samo jak tutaj informacje, które będą wychodziły. Tu jak widzicie, dalej to skanowanie sobie poleci. No i co? No i tyle, nie? Ode mnie, jeżeli chodzi o Kaspersky Rescue Disk. Także te wszystkie zagrożenia do usunięcia i w momencie, kiedy ja to usunę, zrestartuję komputer i wtedy do Was wracam. Ok, komputer jest uruchomiony ponownie. Słoneczko zaświeciło, więc mogę Wam się czasami odbijać. Mam nadzieję, że wybaczycie. Ja już podłączyłem swojego pendrive'a. Pendrive'a, na którym mam dodatkowo programy, jeden przede wszystkim z ważniejszych programów, który pozwoli usunąć znaczną część śmieci. A mianowicie jest to ADW Cleaner. Okay, tu sobie wchodzimy i ADW Cleaner. Po przeskanowaniu Kaspersky Rescue Disk warto od razu zrobić właśnie ADW Cleanera. Nie ma konieczności robienia tego w trybie awaryjnym. On sobie również dobrze radzi przy pełnym starcie komputera. Można sobie z powrotem zamknąć. I teraz tak, tu robimy sobie I agree, czyli że się oczywiście zgadzamy. Musimy poczekać chwilę na załadowanie bazy. Jedyne co robimy, tak wygląda interfejs tego programu, to klikamy na start, aby program przeskanował komputer.
To skanowanie zazwyczaj nie trwa tak długo jak w przypadku właśnie Kaspersky Rescue Disk, a postęp skanowania możecie obserwować na zakładkach, które są widoczne poniżej. W tej chwili dopiero jest skanowanie ogólne, to jeżeli coś by wyskoczyło, to będzie właśnie na tej pierwszej liście. Później będzie skanowanie folderów, no to mam zakładkę foldery i jeżeli coś zostanie znalezione, tam zostanie umieszczone. Sami będziecie mogli widzieć, jak to zaraz będzie wyglądało. Zobaczcie, mamy pierwsze efekty skanowania. To wszystko oczywiście zostanie usunięte. To są rzeczy niechciane. W tym momencie trwa skanowanie folderów. Jeżeli tutaj sobie tą listę dalej rozciągniecie, nadal widzicie, jakie rzeczy są przez program po prostu wychwytywane. Cały czas są skanowane foldery dopiero. I teraz tak, jedna bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Kaspersky Rescue Disk z ADW Cleanerem się bardzo dobrze uzupełniają. Te programy się w pełni nie dublują, dlatego poprzez skanowaniu ADW Cleanerem Kaspersky może znaleźć dodatkowe zagrożenia i na odwrót, poprzez skanowaniu Kasperskim ADW Cleaner też znajdzie nowe zagrożenia. To nie są żadne fałszywe alarmy, tak po prostu jest, właśnie z uwagi na fakt, że te programy się dobrze uzupełniają. I w zupełności do podstawowego przeskanowania komputera, do usunięcia tych najczęstszych zagrożeń, które sobie poinstalujecie wraz z innymi programami, te programy wystarczą. Automatycznie zostaną zaznaczone wszystkie opcje jako domyślne. Proponuję nic tutaj nie zmieniać. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby coś za dużo to usunęło, jak to się mówi popularnie. I teraz robimy sobie cleaning. Potwierdzamy chęć wyczyszczenia naszego systemu. I teraz jeszcze jedno okienko nam wyskoczy po samym czyszczeniu, czy nawet dwa, jak dobrze pamiętam, ponieważ cały proces będzie kontynuowany, uzupełniany podczas restartu systemu operacyjnego. Być może dlatego tak dobrze też ten program działa właśnie przy normalnym starcie Windows. I dopiero po ponownym uruchomieniu komputera dostaniemy taką listę, taki log, co zostało usunięte i w zasadzie będziemy mieli lwią część pracy wykonaną. Co zostanie potem do zrobienia? Warto użyć narzędzia, które nazywa się CCleaner. Ale to za chwilkę. Mamy jedną informację i teraz drugą, że musi nastąpić restart komputera, więc ten restart następuje. Jeżeli chodzi o narzędzie CCleaner, to jest narzędzie czyszczące, które umożliwia nam czyszczenie systemowe, jak i również rejestru. Jest to narzędzie, które możecie używać do zastosowań komercyjnych za darmo. Co więcej, w podstawowej tej swojej opcji, którą macie, dodatkowo, jeżeli nie przesadzicie z możliwością zaznaczonych innych elementów systemowych na przykład, to jest w zasadzie w pełni bezpieczne. I tutaj taką alternatywą dla CCleanera jest odkurzacz. Drugi z takich programów, natomiast nie polecam instalować jednego i drugiego, bo te programy już się będą po prostu dublowały. No nic, ja poczekam, aż się włączy komputer i za chwilę do Was wracam już, jak sobie CCleanera zainstaluję. Tak wygląda interfejs programu CCleaner w tej wersji free do Waszych, do domowych zastosowań. On jest wystarczający. Nie musicie tutaj nic więcej zaznaczać. Pierwsza opcja, która Wam się uruchomi, to właśnie po prostu CCleaner. I robimy sobie analizę, czekamy, aż analiza zostanie zakończona. I jedna ważna uwaga, pamiętajcie, żeby nie były otwarte żadne przeglądarki internetowe. To nie jest program, który odwirusowuje komputer, który usuwa zagrożenia. To jest program, który jest bardziej rozbudowaną wersją tego narzędzia systemowego oczyszczanie dysków. Usuwa historię, usuwa pliki cookie, między innymi opróżni kosz, usunie pliki tymczasowe. No, o to chodzi w tym właśnie narzędziu. Tu chyba pewnie coś z oryginalnością wyskoczy. Dokładnie. Tak to wygląda, ale dodatkowo również umożliwia czyszczenie rejestru. Jednak proponuję robić to po kolei, czyli najpierw czyszczenie systemowe, dopiero potem czyszczenie rejestru. I co? No i poczekamy, aż to skończy. To też nie powinno jakoś super długo trwać. Wszystko zależy od tego, ile macie danych, jaki podział na dysk, oczywiście jaki dysk i tak dalej. Także najczęściej dosyć szybko to przelatuje. Najdłużej zajmuje zawsze także narzędziu systemowemu określenie, analiza plików tymczasowych. No i to, skanowanie zakończone, no to można to usunąć. Tutaj wybieramy opcję uruchom cleaner. Można sobie zaznaczyć, żeby nam te wiadomości z powrotem nie pokazywały. Klikamy OK. Zdarza się, i to wcale nie rzadko, a nawet dość często, że po takim, powiedzmy, czyszczeniu jeszcze nadal ta lista nie będzie całkowicie czysta. W
wtedy klikamy tak długo uruchom cleaner, aż do skutku, aż zostanie nam wyczyszczone wszystko. No zobaczcie, tak to wygląda po czyszczeniu. Tutaj można już klikać sobie ten uruchom cleaner i te parę plików zostaje. To jest kwestia tego, że program działa po prostu w trybie pełnym, a nie w trybie awaryjnym, dlatego może nie mieć pełnego dostępu do wszystkich plików, ale tym się nie przejmujemy. Zdecydowana większość została usunięta, o to chodziło, a to już nie są zagrożenia. Jeszcze raz przypomnę, przechodzimy do rejestru, zostawiamy wszystko tak zaznaczone, jak jest. Bierzemy to samo, czyli skanujemy sobie, a następnie naprawiamy. Dodatkowo program umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa naszego rejestru. Tutaj można to teraz zrobić normalnie w pliku, w razie czego do przywrócenia. Klikamy sobie, albo tą kopię tworzymy, albo nie. Mamy kolejne okno i tutaj sobie zaznaczamy napraw wszystkie zaznaczone problemy. Warto sobie to zrobić, przeskanować jeszcze raz i tak samo jak wcześniej, w zasadzie aż do skutku, dopóki tych problemów praktycznie nie będzie. To, że się powtarza, to nie jest też nic dziwnego, po prostu usuwamy stare, odnajdywane są nowe, tak jak teraz nie ma problemu. W zasadzie w tym momencie całe czyszczenie, nie tylko komputera syfu, ale także z niepotrzebnych plików zostało zakończone. Efektem tego jest to, że pozbyliśmy się niechcianego oprogramowania, pozbyliśmy się dodatków, a także dodatkowo zwolniliśmy miejsce na naszym dysku. Możemy w tym momencie sobie odpalić którąś z przeglądarek, czy na przykład Google Chrome, albo zaraz sobie jeszcze Firefoxa odpalimy. No i możecie zobaczyć, jak wygląda szybkość działania tej przeglądarki. W tym momencie MSN załadowany, Adblock działa, blokuje reklamy, tu jeszcze coś tam sobie wczytuje. Możemy sobie otworzyć nową kartę, wyszukamy. Test, ok. Od razu mamy w Google bardzo szybciutko wyszukane, to możemy sobie zamknąć. Ok, z Chrome jest ok, to sprawdzimy sobie jeszcze Firefoxa. Nie chcemy domyślnej przeglądarki, strona startowa, spoko. Piszemy sobie też test. No co, nie szuka testu? No zobaczymy, coś tam mu to szukanie nie bardzo idzie. Ok, sprawdzimy sobie więc Google. Piszemy tutaj test. O, działa. Wyszukuje prawidłowo. W nowych zakładkach nic nie wyskakuje. Wejdziemy sobie jeszcze na WP. Zobaczymy, jak Adblock działa. O, większych uwag żadnych tutaj nie mam. Czyli w zasadzie śmiało można przyjąć, że system jest wyczyszczony. Ok, moi drodzy, w zasadzie całe czyszczenie mamy za sobą. Gratuluję, że dobrnęliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że przede wszystkim poradnik Wam się spodoba. Pamiętajcie, że pełna, kompletna wersja, krok po kroku ze zdjęciami jest w opisie tego filmu. Tam jest link do bloga, na którym jest wszystko opisane dokładnie co i jak. Tam śmiało możecie pytać, jeżeli mielibyście jakiś problem, pytanie. Natomiast teraz wkraczamy w trochę inną dziedzinę, a mianowicie czyszczenie, optymalizacja systemu. Na ten temat jest osobny film na moim kanale. Tutaj będzie miniaturka, będzie odnośnik do tego filmu. On jest oczywiście cały czas aktualny i warto po takim czyszczeniu z syfu sobie taką optymalizację zrobić. Ja, to jest komputer klienta, to jest żywy organizm, to nie jest żadna, że tak powiem, ściema, jeżeli chodzi o wyczyszczenie tego komputera. To też wykonuje standardową procedurę. Po tym jak pozbędę się całego syfu, biorę i defragmentuję dysk. Niewiele osób w ogóle wie, co to jest defragmentacja i na czym ona polega, dlatego pozwolę sobie w skrócie tym osobom, które tego nie wiedzą, wyjaśnić. Przede wszystkim defragmentujemy dyski stare, talerzowe. Nie zaleca się optymalizacji przez defragmentację dysków SSD, bo to przede wszystkim skraca ich żywotność. Sam proces defragmentacji polega na ułożeniu danych. Ja tutaj posłużę się takim porównaniem w przenośni do książek. Jeżeli mamy, możemy inaczej, zapis na dysku możemy porównać do książek w bibliotece. Tylko że tam mamy panią bibliotekarkę, pana bibliotekarza, którzy chodzą, te książki układają, dbają o to, żeby był na tych półkach porządek. To wszystko wyglądało tak, jak powinno, bo to zapewnia funkcjonalność. Przychodzicie do biblioteki wypożyczyć jakąś książkę, macie indeks, wyszukujecie, wiecie, w którym ona jest regale, w którym miejscu, idziecie i tam na miejscu ta książka jest. Komputer nie jest tak inteligentny i niestety, ale wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli korzystacie z komputera, zapisujecie jakieś dane, one są zapisywane jedne obok drugich.
To oczywiście, jeżeli macie włączoną indeksowanie, one też są indeksowane, natomiast to nie do końca tak samo działa jak w przypadku biblioteki. To jest tylko przenośnia. W każdym razie, że pliki są zapisywane w blokach jeden obok drugiego, a potem wystarczy coś usunąć, czyścić, tak jak w tym przypadku było dosyć spore czyszczenie, miejsca zostało sporo zwolnionego, tworzą się dziury w tych miejscach. Te bloki są niekompletne, jest tam miejsce. Niestety, ale w tym momencie głowica na dysku, tak jak wy byście poszli do biblioteki, nie znajdujecie tego, co chcecie od razu, musicie się nabiegać. Latacie w prawo, w lewo, zanim to przeczytacie. Tak samo głowica na dysku, ona lata i się męczy. Dodatkowo także wpływając oczywiście z czasem na żywotność takiego dysku. A to jest niepotrzebne. To zajmuje więcej czasu. W efekcie, jeżeli ta fragmentacja plików jest duża, to też negatywnie przekłada się na szybkość działania komputera. Jeżeli natomiast wykonamy sobie proces defragmentacji, tak, czyli odwrotność fragmentacji, to w tym momencie program za to odpowiedzialny układa nam z powrotem wszystko w logiczną całość, tak aby już głowica po dysku nie musiała biegać wszędzie i szukać danych, tak, żeby nie musiała błądzić od jednego krańca do drugiego krańca, tak jak wy byście po tej bibliotece biegali, ale ma to wszystko zdecydowanie bardziej pod ręką. I moim zdaniem zawsze taki proces warto wykonać. On niestety też zajmuje dużo czasu. W tym momencie pokazuje mi tutaj 15, nawet 17 godzin. Natomiast z praktyki wiem, że najczęściej to jest troszeczkę krócej, ale też ładne kilka godzin może zająć. Dlatego no nie wiem, czy klient dzisiaj komputer zdąży odebrać. To jest dopiero 15:50, co prawda, ale jeszcze zaraz w teren jadę. Na tym moja rola się kończy. Jeżeli zostanie zakończony proces defragmentacji, ja oczywiście dzwonię do klienta, jeszcze sobie komputer sprawdzę. Klient przychodzi, komputer odbiera, płaci, no i tyle. Wy możecie taki sam proces przeprowadzić u siebie w domu. Musicie mieć oczywiście odpowiednie narzędzia, trochę czasu, chęci i myślę, że z tym poradnikiem jesteście sobie w stanie z większością cyfru, który w komputerze się nagromadzi, sobie poradzić. Mówię to o różnego toolbarach, programach typu Adware, Trojany itd., także wirusy. Oczywiście to nie jest żadne czyszczenie zaawansowane, jeszcze raz to podkreślę, nie pokazuję wam tutaj użycia programów bardziej zaawansowanych, które umożliwia nam wykonanie, sprawdzenie loga systemowego, oczyszczenie, edycję rejestru itd., bo to uważam, że są rzeczy, za które powinny zabierać się już osoby, które mają o tym pojęcie, a niektóre trojany, adwery, innego rodzaju zagrożenia nazywam wszystko ogólnie wirusami, bo nie wiedzą, że takie rozgraniczenie w ogóle istnieje. A myślę, że ten poradnik wam w zupełności wystarczy. Ode mnie to jest w tym momencie na tyle. Ja dziękuję wam za uwagę. Jeżeli film się podobał, możecie oczywiście zostawić kciuk w górę, komentarz i zapraszam na bloga do tej wersji tekstowej. Link w opisie, a my widzimy się w następnych filmach.